Witamy wszystkich bardzo serdecznie po raz drugi. Z tej strony Musiel Mak, czyli projekt Kim Jesteś. Z nami jest niesamowity gość pod tym względem, że robi takie rzeczy, na które ja nigdy bym się nie odważył. Jurand Juri Lisiecki. Juri, standardówka. Kim jesteś? To jest pytanie, które musi się odbyć. Więc... Siemanko wszystkim najpierw. Wyłączę telefon, ciebie. Przepraszam. Nic się nie dzieje. Podajmy sobie dłoń za ten. Piąteczka. Kim jestem? Tak jest. Jestem zwykłym rzemieślnikiem z Mogilna, który propaguje sport i działa w różnych kręgach sportowych i stara się zrobić pieniądze swojej pasji. O, tak powiem. To jest bardzo, bardzo satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź z tego względu, że mało kto mówi, że chce robić pieniądze na pasji, a tu jest otwarcie. No bo wiesz, charytatywnie można działać, jeżeli ma się jakąś tam... Ja się typowo poświęciłem dla sportu, poszedłem w tym kierunku i po prostu chciałbym sobie zarobić pieniądze. To tak samo jak wiesz, każdy coś tam działa w jakimś kierunku i chciałby z tego zarobić. Ja nie wiem, czy ja będę zarabiał z tego pieniądze, wiesz, jeszcze trochę czasu musi minąć, ale no chciałbym po prostu. Super. Jeszcze chciałbym, żebyś powiedział, gdzie jesteśmy, bo to też jest nie byle co. Jesteśmy w klubie Strefa Sztuk Walki Mogilno, KS Strefa, oraz w moim sklepie Octagon, który prowadzę od jakichś dwóch lat, niecałych dwóch lat. W marcu miną dwa lata. No i prężnie rozwijamy się. Wiesz, że ci przerwę. Wiesz, że będę z tobą szczery, nie? Ja nie wierzyłem w to, że taki sklep tutaj ma prawo bytu, że to się utrzyma w jakikolwiek sposób. Naprawdę byłem święcie przekonany, że Jurand trochę z motyką na słońce idzie, dlatego że wydawało mi się to głupie w takiej mieścinie jak Mogilno. Dokładnie, wiesz, małe miasto, dużo rzeczy się na przykład upada, nie? Ktoś coś otwiera, nawet jeżeli coś jest fajne, to po jakimś czasie upada, ponieważ koszty są takie duże, że no jest w stanie się utrzymać, nie? I wiesz, 13-tysięczne miasto, gdzie na przykład w Poznaniu 13 tysięcy to ma jakieś osiedle. Tak więc jest, to jest, tak wiesz, jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić, ale razem z moim wspólnikiem stwierdziliśmy, że jeżeli to będzie jakiś taki zespół różnych rzeczy, które będą współgrać ze sobą, czyli na przykład sklep z suplementami, sklep z odzieżą sportową, miejsce, gdzie można potrenować, to będzie razem współgrało i to będzie okej, nie? Dobra, rozumiem. Świeży temat, gala. To tak. Jest coś, o co muszę zapytać na samym początku. Potem przejdziemy na bardziej hardkorowe pytania, mam nadzieję. Opowiedz o tej gali, bardzo proszę, bo to też jest nie byle co, mi się wydaje. Zrobić coś takiego, jakie ty masz plany, jak rozmawialiśmy przed chwilą. Mamy piękną halę w Mogilnie. Nie da się ukryć. Dlatego już od jakiegoś czasu, prowadząc sporty walki u nas w Mogilnie, stwierdziłem, że trzeba coś takiego zrobić. Gala w Mogilnie naprawdę by... Mam nadzieję, że się przyjmie, chociaż już widzę, że ja jeszcze tego nie ogłosiłem ani nigdzie, ani a się rozchodzi drugą pantoflową, że są ludzie mega zajarani taką sytuacją, tym, że to się odbędzie. No i robimy duży event, chcemy wypełnić całą halę. Robimy to, tak, że tak powiem, nie po łebkach, tylko chcemy to zrobić naprawdę dobrze, dlatego przygotowujemy się już w sumie od dwóch miesięcy. Gala odbędzie się pod koniec marca. Ostatni weekend marca. No i co? Działamy. Słuchaj, widziałem na Facebooku. Mhm. Facebook to jest fantastyczna sprawa. No. Jakby polecam wszystkim, jeśli chodzi o akty promocyjne i tak dalej. Facebook działa tak prężnie. Dokładnie. Słuchaj, zapytałeś, kogo byśmy widzieli w walce wieczoru, prawda? Nie przygotowałeś się. Nie, zapytałem się, kogo byście widzieli w walce w ogóle. Na gali. Takie było pytanie. Dobrze. To ja pójdę dalej, nie? No. Ja nawiążę do tej walki wieczoru. Powiedz mi, widzisz siebie w walce wieczoru? Szczerze? Tak. Tak. Super. Fajnie, że tak odpowiedziałeś, tak, nie? No. Bardzo liczyłem na taką odpowiedź. Słuchaj, bo to jest tak, że jak ludzie się za coś zabierają i tak dalej, to są fanatycy tego i przeciwnicy. Czy nie uważasz, że ktoś może sobie pomyśleć, że jaki Jurand jest egoistyczny? Że walczy jako walce tak, wieczoru. Że w swojej gali walczy co? Jako... Czy nie zamierzał, czy nie lepiej by było, gdybyś na przykład w 100% oddał się organizacji tego eventu? Chciałbym, tak, ale wiem, że wiesz, wiele ludzi... Bo jak ja miałbym być szczery, kogo bym widział w walce wieczoru, mówię Jurand Lisiecki, na pewno. No, rozumiem. Na przykład ja walczyłem w wielu miastach, nie? Walczyłem i tu blisko, gdzieś tam Gniezno, walczyłem w Raciborzu, daleko, blisko i ludzie za mną jeździli, wiesz, wszędzie musieli dojeżdżać. Rozumiem. I teraz jest gala w Mogilnie. I chciałbym, żeby po prostu ci ludzie, którzy nie mogli dojechać, przyszli, mogli móc mnie zobaczyć po prostu na tej gali.
Rozumiesz, że to jest taka, wiesz, nie jest egoistyczne, bo ja zawsze podchodzę do tego, że ktoś musi sobie na coś zapracować. I teraz, jeżeli ja mam zawodników i oni trenują, startują, to dostają dla mnie możliwość wystartowania na gali. Jeżeli ktoś na przykład nie trenuje, na przykład nie ma zawodów, to on nie dostanie możliwości. Rozumiesz? To rozumiem, jest, rozumiem. Każdy musi sobie na coś zapracować. To nie jest tak, że kurczę, wiesz, nie wiem. Ty zapracowałeś sobie na nagranie płyty, bo pracowałeś na to, rozumiesz? I dostałeś możliwość nagrania tej płyty, ty sobie wypracowałeś, możliwości dał ktoś drugi, że ci ją wydał i wiesz. I to była praca, wiesz, po tym kątem, nie? Jakby po części cię rozumiem, dlatego że sam kiedyś sformułowałem zdanie, że jeśli chodzi o koncerty, to można grać wszędzie, ale nigdzie nie grać tak jak w Mugili. O właśnie. Bo no u siebie i tak dalej. Dobra, słuchaj stary, grałeś w piłkę? Grałem, 8 Byłeś lat. Świetny. Byłeś bardzo dobry w piłkę, tak? Wiesz, sport, jak to jest, zawsze był we mnie, ale czy ja byłem świetny? Nie, jakby był świetny, może bym grał do teraz. Ja cię nienawidzę za to. Już ci mogę powiedzieć od razu, o co mi chodzi. Graliśmy? Nie, nie graliśmy nigdy razem. Nie zdarzyło mi się to przynajmniej. W każdym bądź razie spełniłeś moje marzenie na moich oczach w roku 2002-2003. Nie masz pojęcia, o co chodzi, już ci mówię. Pan Grzegorz, który organizuje turnieje, na 11 listopada, aha, grywałeś w tych turniejach. Wojciechowski? Dokładnie tak. Serdecznie pozdrawiamy, świetny koleś. Ja odkąd zacząłem oglądać piłkę, całe życie marzyłem o tym, żeby strzelić bramkę z przewrotki. Tobie się to udało właśnie na tym turnieju. Jak ja odetchnąłem, stary, że tej bramki ci nie zaliczyli, bo była po czasie. Ja to pamiętam. Tak? Ja to pamiętam. Widziałem to, byłem, wiesz... Ale to mało, mało istotne. Chciałem ci tylko przypomnieć taką rzecz. Moje pytanie skłania się do tego. Nie w czym? Pamiętam. Nie pamiętasz tego? Nie pamiętam kompletnie, nie? Nie pamiętam sytuacji. Nie? To ja marzyłem. Udało mi się to. Strzeliłem bramkę z przewrotki. Ale to już kupę czasu później. Bo Juran Plisiecki zrobił to pierwszy na moich oczach, przyznaję. Słuchaj, Juran. Jest piłka. Piłka, fantastyczny sport. Nie będziemy dyskutować na ten temat. Dokładnie. W czym to, co robisz teraz, jest lepsze od piłki? Albo ciekawsze? Sporty walki to jest niby, tak się mówi, że to jest, to nie jest gra zespołowa, nie? Że wiesz, niby to się różni, że to jest, wiesz, jeden wychodzi do klatki, czy tam do ringu, a tu gra się zespołowo. Tak jest. No ale jednak ten zespół nie musi mieć za sobą. Że zawsze byłeś indywidualnością? Nie, no ale wiesz co, fajnie jest, jak bardziej zależy wszystko od ciebie. Cześć. Rozumiem, rozumiem. Polegać na ludziach można różnie, wiesz. Zebrać zespół 11-osobowy, gdzie wszystkim zależy tak jak tobie, to też się bywa różnie, nie? A jeżeli ty na przykład uprawiasz sporty walki, to zwykle masz możliwość dobrania sobie swojego teamu, z którym współpracujesz, nie? Bo tak generalnie jest, nie? I teraz uprawiałem sporty walki, ja to robiłem zwykle dla siebie. Cześć, nie robiłem tego dla nikogo, trenowałem bardzo długo. Dopiero w momencie, kiedy trafiłem do Łukasza Bosackiego pod jego skrzydła, on mnie namówił na to, żeby wystartować w zawodach i tak to później poszło, nie? A powiedz mi, no kontynuuj, kontynuuj. No właśnie, bo zmierzam do tego, w czym to jest lepsze. W tym, że więcej zależy ode mnie. O, może tak, nie? Wiesz, własnym, wiesz, ja sobie kreuję tak w miarę. Wiadomo, że ten team jest za mną, ale jakoś bardziej, to mi chyba bardziej się podoba. Nie? Słuchaj, a ile miałeś lat, jak zacząłeś karierę? Karierę zawodnika. To karierę, to wiesz, nie można tak tego nazwać, wiesz, no kariera, to duże słowo chyba, duże, nie? No tak, mi się wydaje, nie? Po prostu zacząłem walczyć Cztery lata temu, czyli to był rok 2015. Pierwsze moje zawody. Miałeś wtedy lat 28? 28. Nie uważasz, że za późno trochę? Bardzo za późno. No oczywiście, tylko że kwestie były takie, że na przykład w Mogilnie... Ja wiem, że Mogilno jest ciężkim miastem żeby kreować. Na przykład jeździłem do walki Gniezno przez 4 lata, to wiesz, ja jechałem. Swoim samochodem, mówię, jedź, nikt nie jeździł, nie? Wiesz jak to jest, nie? Niby każdy mówi, dobra, jadę, no jeździłem sam, trenowałem trochę w Poznaniu, trenowałem i Krawkę, i MMA, i różne rzeczy, i po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, robiłem to dla siebie, a w Mogilnie nie było nic takiego, dlatego dopiero wtedy dojrzałem, żeby coś robić, o. Aha.
też pytanie, które mnie bardzo ciekawi. Mhm. Stary, co ty czujesz wchodząc do tego oktagonu? Bo wiesz, bo to jest rzecz, na którą ja nigdy w życiu bym się nie porwał, widząc naprzeciwko siebie człowieka, który chce mi zrobić krzywdę. I to jest takie jakby realne zagrożenie już. Dobrze, dobrze to ująłeś, wiesz, bo często ludzie... Jeszcze ci przerwę. Boisz się? Czy odczuwasz strach? Się boję, ale pod względem na przykład boję się, że przegram, czy boję się, że coś mi zrobi krzywdę? Nie, o krzywdę nie mam. Nigdy nie miałem jakoś tak... Ja przynajmniej nie miałem strachu, że na przykład coś mi się stanie, nie? Bo jakoś, nie wiem, nie mam takich odczuć. Może zdarza się, że boję się, że przegram, wiesz. A co jest ci się w głowie właśnie, jak już to wszystko się zamyka? Jak wchodzisz jeszcze do klatki? Widzisz przeciwnika, widzisz sędziego. Ale już w klatce? Tak, w klatce jest super. Naprawdę? No tego się nie spodziewałem. Przed jest, wiesz... Juri przed... mówi, że w klatce jest super. To jest... Ale jakbym miał to robić, jakbym tego nie powiedział, wiesz? Jakbym powiedział, że wiesz, źle się tam czuję czy coś. No nie, wiesz, nie. Coś. No właśnie. Tak jak ja ci powiedziałem, ja nie czuję stresu na przykład stając do ludzi, grałem dla tysięcy na przykład, nie? Koncert i nie czułem takiego stresu, jak mam rozmawiać z tobą przed kamerą. Przed kamerą, no to tak, jest, tak, kamera tak. Jest straszna, nie? A tu wszyscy cię nagrywają, wszyscy na ciebie patrzą, twoja głowa musi być mocna, no, ale silna psychicznie. To, jak już wchodzi się do klatki, to ta klatka się zamyka, to już wiesz, wszystkie złe rzeczy, wszystkie jakiekolwiek rzeczy uciekają. Myślisz tylko o sobie, myślisz o przeciwniku, myślisz o tym, co się tam wydarzy zaraz i wiesz, i że musisz dać siebie wszystko, przetrenowałeś, przepracowałeś jakiś tam okres czasu i często to powtarzam swoim zawodnikom, często to ja miałem przepowtarzane przez swojego trenera, że tam wchodzisz, to się bawisz, rozumiesz? Trenujesz po to, dla tej jednej chwili, rozumiesz? Czasami trenujesz, wiesz, pół roku, rok czasu, nie ma żadnej walki, na przykład masz jakąś kontuzję i coś i przychodzi ten jeden moment, w którym, wiesz, ludzie przychodzą na ciebie, chcą tego, żebyś ty wyszedł do tej klatki, chcą, żebyś ty się jak najlepiej pokazał. Niekoniecznie czasem wygrywa, bo to jest, wiesz, to jest różnie. Czasem się wygrywa w piłce nożnej czy czymkolwiek. Wygrywa się, przegrywa, nie ma znaczenia, ale po prostu, żeby się jak najbardziej pokazać. Wiadomo, że wchodzę, żeby wygrać, ale no to jest sport i różnie bywa. I no nie można się stresować. Czasami stres jest dobry, ale nie można się stresować pod kątem, że kurczę, no nie wejdę tam, no nie, właśnie. To jest jedna chwila, ten moment. Wchodzisz, jakby, bawisz się, chcesz tego, nie? Jakby to powiedziała Alutka z Rutyny Zastępczej, fascynujące. Ja nie daję wiary, nie? No, tak, tak to wygląda, nie? Wiesz, jakby każdy to robił, to też nie mówię, że w Mogilnie wszyscy są tym zajarani, bo to jest jak każdy. Jakby wszyscy robili wszystko jedną rzecz, to by było nudne, nie? No tak. No to polecimy dalej w takim razie. Dawaj. Słuchaj. Nie wierzę, że nie miałeś takiej sytuacji, że ktoś cię zahaczył na ulicy i powiedział: Jurand Lisiecki, ty jesteś Jurand Lisiecki, ty jesteś Juri, chodź w bramę, się sprawdzimy. No. Miałeś takie sytuacje? No, znaczy na mieście... Nie wierzę w to, że nie miałeś właściwie. Miałem. Szczerze gadamy, nie? Przestałem jeździć na przykład na takie imprezy tu okoliczne, wiejskie, nie? Rozumiem. No. Bo to nie było sensu, nie? Wiesz, gdzieś dalej czy coś, to wiadomo, nie? Ale tak, to na wiejskich imprezach jest różnie, po prostu... No. A jestem jeszcze naprawdę, ja nie lubię się bić. Znaczy bić się, wiesz, ja lubię trenować, walczyć, wiesz, nie? Ale na ulicy ja nie lubię, naprawdę. To mi nie sprawia żadnej przyjemności. Ludzie, którzy przychodzą na przykład i... Alkohol jest świetną substancją, jeśli chodzi o... Właśnie o to chodzi, wiesz. Najpierw ktoś się klepie po plecach, nie? Przychodzisz na imprezkę, ktoś się klepie po plecach, a później przychodzi kilka procentów i nagle stwierdza, że no kurde, on taki mały, a taki ten... No ale zdarzyło ci się kiedyś, tak szczerze, pobić się bić? Tak. Nie. W sensie, że ktoś do ciebie podszedł i... Znaczy tak, chciał, ale ja zawsze... Ale czy doszło do tego? Nie doszło do tego. Zawsze ulatniałem się, że tak powiem, nie? Zawsze się ulatniałem. Słuchaj, jakby jestem trochę fanatykiem boksu i pewnego, to na następnego pytania zainspirował mnie pewien bokser, nie będę mówił jaki, bo to jest mało istotne. Mhm. W każdym razie on poszedł dwie wagi do góry. Stary, czy gdyby dla dobrej oferty byłbyś w stanie dużo przytyć albo dużo schudnąć? To jest trochę absurdalne pytanie, zdaję sobie z tego sprawę. No, to, że zbijamy wagę jako sportowcy do odpowiedniej, no wiesz, ja na przykład ważę teraz 83 kilo, a w walce walczę w kategorii lekkiej, czyli 70 kg. Czyli te 13 kilo, 10 kilo robię do... no 13 od teraz bym musiał robić, no ale tak 10 kilo zawsze robię do walki. Także to... To też jest... No, to jest, wiesz, to jest pierwsza walka, którą musisz stoczyć. Jak szybko spadasz? No, zdarzało się, no, mój rekord, który zrobiłem, to było w 5 dni, nie?
Ale teraz poczekaj, robię w 5 dni 10 kilo. Robiłem, ale to da się. Dwie, to inaczej. Sport zawodowy i sport dla siebie, nie? To jest zupełnie coś innego. Wiesz, o co chodzi. Czy więc jak jest sport dla siebie i ktoś walczy na zawodach, no to nie robi tych kilogramów, bo to nie ma sensu, wiesz. No ja jak walczyłem amatorsko, też walczyłem 7-7. Wiesz, 80 kilo miałem, te 3 kilo to tam bez problemu, wiesz, no to 3 kilo to nie jest jakiś tam wielki problem. Pójdziesz sobie na trening jeden, to masz 2 kilo już w dół, także i ty, wiesz, nie wypijesz dwóch szklanek wody i znowu te pół kilo i wiesz, nie jest problem, nie? No ale w momencie, kiedy idziesz już do zawodowstwa, do 70 kilo, na przykład 77 kilogramach biją się konie, co mają po 90 kilo, no to ja musiałem z tej 77 uciekać, nie? I uciekłem sobie do 70, do swoich kilogramów, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o, tak jak pytałeś, o ofertę, jeżeli bym musiał dużo przytrzeć, dużo schudnąć, myślę, że nie byłoby problemu, nie? Przytyłbyś nawet? Bo jeśli chodzi o chudnięcie, to zdaję sobie sprawę z tego, że zawodnik może sobie poradzić, ale jednak jak idzie do góry, to jest trochę ciężej. Wiesz, no tak, tylko że kwestia jest, by było tego, jaki to był przeciwnik i czy warto było mi tyć, czy nie został w swojej wadze. Mówię, wiesz, o jakiejś naprawdę świetnej ofercie. Nie? No, ale to, wiesz, ja bym się zgodził po prostu, że ja będę ważył tyle, ile, wiesz, czy na przykład byśmy walczyli w średniej wadze, czyli to jest 84 kg, no to ja bym miał na przykład 80 kilo i nie muszę tyć, bo ja się w tym kilogramach świetnie czuję i zbędne kilogramy tylko tak chodzisz na co dzień, rozumiem. Co? 80 kilo chodzisz na co dzień, tak? No tak, mówię, no 80, 83, no teraz mówię, no tak 80, między 80 a 85. O. Tak, dobra. Tak mam, nie? To się różnie waha, zależy w jakim okresie przygotowawczym jestem. Rozumiem. Teraz to M1 nieszczęsne, jakby też muszę zapytać. O. Wielka szansa, bardzo szkoda. Super, że... Super, stary, już że... nie pytam, co myślałeś, tylko... Co, nie pytam, co czułeś, tylko co myślałeś, jak już wiedziałeś, że jest przegrana i... No, no wiesz, pierwszy chaos w moim życiu. Ocknąłem się po 3 minutach, tak więc wiesz, ja dopiero jak już byłem w szatni chyba, to dopiero, nie, chyba jeszcze, nie, pamiętam to, że jak trzymał już mnie za rękę i ustawili, byliśmy do weryktu, a tak wiesz, jak mnie zbierali, jak to, wszystko, to nie pamiętam. Odcinka totalna? Odcinka totalna, wiesz, no taki chaos konkretny, moim zdaniem co, nie zagrała głowa. Wiesz, człowiek spięty, duża, wiesz, oferta, duże to, niby luz, wiesz, niby ten, człowiek myśli, że ma luz, wiesz, jak to ale tak ty... siadamy przed kamerą też, niby, że masz luz, ale jednak w głowie taka spinka jest, tak samo tam było, niby człowiek myśli, niby myślałem, że jest luźno, a jednak była taka spina, że wiesz, że po prostu ta głowa nie zagrała i koniec. Ale myślisz, że fizycznie byłeś przygotowany dobrze? Tak. Tak. Okay. Znaczy, wiesz, ja też tam byłem na dostawkę. Też się dowiedziałem chyba 3 tygodnie wcześniej. To była szybka akcja. Juran, decydujesz się czy nie. Ja mówię, kto ryzykuje, ten nie ma. No zaryzykowałem, wyszło jak wyszło. Jedni się śmieją, drudzy ten. Powiem ci szczerze, że jeżeli na przykład ktoś by mi zaproponował to jeszcze raz i bym wiedział, że przegram, to była, wiesz, przegrana to była najgorsza, jaką mogę sobie wymyślić. To, że dostałem chaosa, to może nie jest tak ten, tylko że ja nie mogłem w tej minucie nic nie pokazałem, rozumiesz? To było najgorsze. Wiesz, jeżeli ja bym dostał tego chaosa w drugiej rundzie, byśmy przewalczyli te 5 minut troszeczkę, wiesz, no tak, troszeczkę bym mógł przeciwnik coś nawet pokazał. Nie dał ci dać szansy. Nie no ci no szansy, taka, no, wiesz, no to jest najgorsza sytuacja z możliwych, ponieważ, no wiesz, jedziesz tam do Rosji, wszyscy na ciebie patrzą i 40 sekund i pach, koniec, nie? Wiesz, nie jesteś w stanie, nie pokazałeś nic, leciałeś tam ileś czasu, wracasz z tym samolotem ileś czasu, wiesz, i tak troszeczkę... Cztery gościu, Juran. No, już mówiłem, albo wygadamy szczerze, albo wcale, nie? Oczywiście. No. Dobra, słuchaj, tak, masz rodzinę. Mhm. Co na to twoja rodzina? Bo wydaje mi się, że dużo bardziej emocjonują się tym niż ty sam. W sensie troska, zamartwianie się. Taka jest sytuacja, że jak na przykład stoję koło w narożniku, na przykład ktoś walczy z Legów, to my się bardziej denerwujemy w narożniku niż on. Zawsze tak jest. Nie? Także jak ja walczę, to wiem, co inni czują po prostu, będąc tam na trybunach, czy co są blisko mnie. To jest gorzej. No, naprawdę gorzej. Tak jak się pytałeś, co ja czuję w klatce, to jak ja wchodzę w klatkę, to mi wszystko schodzi. Puh. Wiesz, odcina się elegancko, lecisz, nie? No, taka, wiesz, euforia, nie? Ale ci, co siedzą na trybunach, to mają po prostu przerwane, nie? Jeżeli chodzi o rodzinę, generalnie wszyscy mnie w to pchają,
są zadowoleni, moja babcia jeździ na moje walki, wiesz. Tak, tak, ja znam twoją mamę, no. Znaczy znam, poznałem, bo znam to tak. Może słowo. Przesympatyczna kobieta, no, muszę ci przesympatyczna, powiedzieć. No, wiesz, nie jest szczęśliwa, już mówi, że przestań, że to, że tamto, ale jednak, wiesz, jeździ zawsze na walki. Zawsze uśmiechnięta kobietka. No, jeździ na walki i ogląda, także myślę, że mówi, że nie chce, ale jednak tam w głębi serca podoba jej się to też. A jakbyś miał mi rzucić dwójkę twoich podopiecznych, którzy najlepiej prosperują i najlepiej się zapowiadają? Nie lubię wywyższać, wiesz? Nie lubisz? Nie lubię, bo później, wiesz, jakoś tak... wiesz, czasami ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, zobaczycie galę, zobaczycie nazwiska, które są z Mogilna, to są osoby, które po tak prostu... Tak, ja też znam chłopaków jakby. Tak, nie? Tak, tak. I, wiesz, jednego pochwalę, drugiego nie pochwalę. I mogę pochwalić Przemka Barańskiego, który stoczył w tym roku wiele, wiesz, jest pod moimi skrzydłami w sumie od roku. Już nie chciałem o niego pytać, ale to jest mój kolega, z którym razem zacząłem pracę jakby, znaczy zacząłem pracę. Jak ja pracowałem, to on zaczynał pracę w tym zakładzie, w którym pracuję. No. Mega zabawny człowiek, życzę jak najlepiej. Tak. Fajny chłopak, tytan pracy. Wiesz, tytan pracy po prostu, nie opuszcza treningów, dlatego miał możliwości, wykorzystał je w tym roku, miał 8 walk, z czego 6 wygranych, także wiesz, mega, mega rok, bardzo dobrze mu to wszystko wyszło, no i co, no na pewno zobaczycie go na gali. Może już w jakiejś tam walce półzawodowej zobaczymy. Zobaczymy, to wszystko no też jest. To... Trzymam kciuki za niego. Słuchaj, Jurand, teraz jest głośno o tym Fame MMA. Mhm. Jakby muszę cię zapytać. Słuchaj, za odpowiednie pieniądze oczywiście. Czy zgodziłbyś się, czy wziąłbyś w tym udział? Wyobraź sobie siebie naprzeciwko takiego bonusa. Gadam szczerze, wiesz. Oczywiście, jeżeli były takie tematy, wiesz, domyślasz się, że na pewno my gadaliśmy na treningach i to, i nawet były pytania, ja zadawałem pytanie, kto by poszedł, za jakie pieniądze i to, i rozmawialiśmy. No, jeżeli ja bym dostał konkretne pieniądze i bym dostał 100 tysięcy, 50 tysięcy, 500 tysięcy, to bym się nie zgodził. Nie zgodziłbyś się? Nie zgodziłbym się. Dlaczego? Bo ja jakby, znaczy na początku widzę, że jak ta federacja... Mówimy o Fame MMA, tak, typowo. Tak. Tak. Widzę, jak ta federacja zaczynała działać, że to było coś takiego, gdzie wszyscy na to gwizdali, a teraz jakby to bardzo przyciąga. Ja jakby uważam, że nie ma to nic wspólnego ze sportem, ale no jednak... Nie obliżam tam nikomu, niektórzy trenują w ogóle, ale prawda jest taka, że dla mnie to jest szerzenie patologii. Zaczęły walczyć tam osoby, które ja tam nie wiem dokładnie, wiesz, bo ja nie oglądam, wiesz, ja nie mam telewizora nawet w chacie, mam telewizor, który wisi na ścianie, ale nie używam. Używam go po prostu do internetu, jakichś tam filmów, jak chcę obejrzeć, to po prostu puszczam sobie film. I nie oglądam jakichś tam youtuberów ani nic, bo po prostu nie mam na to czasu, ale tam, wiesz, obcuję z osobami młodymi, obcuję z młodzieżą i oni mi tam opowiadają. No to ja tam słyszałem, że tam się biją osoby, które, nie wiem, sprzedają swoją matkę za paczkę fajek, czy rzucają się butelkami po chacie i nagrywają to i sprzedają to do internetu. No nie jest to, stary, no nie jest stary, to nie jest dla mnie, to kompletnie w ogóle do mnie odbija. Ja pracuję z dziećmi, ja staram się, wiesz, MMA może być postrzegane jako mordobicie, nie? Wiesz, to tak może być postrzegane, dużo razy się z tym spotkałem, wiele osób mi to powiedziało i ja staram się ukierunkować ludzi, że to są zasady, że to jest sport, że każdy po prostu ale to, wiesz, po walce... My z Renem wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, my hip-hopowcy strasznie mocno cierpimy na jakby takie stereotypowe postrzeganie naszej kultury i wy macie to samo jako zawodnicy. W sensie, że patrzy się na zawodnika MMA i myślisz sobie, no co? Ludzie tak myślą przynajmniej, no mordobicie, nie? Że wiesz, że nie wiedzą, tak że tam ileś potu się wylało na macie i że to, i że wiesz po co to robisz i musisz to wykonać dobrze i to jest mordobicie, bo się bijemy po twarzach, nie? To jest tak, ale to nie jest tak, że na przykład, wiesz, wyzywamy się, obrażamy się, wiesz, robimy wszystko po to, żeby, wiesz, no jest ta gra, wiesz, przed walkami, gdzie na przykład wchodzą w grę duże pieniądze, gdzie są ważni ludzie, osoby, które trenują dużo i oni, wiesz, muszą zagrać między sobą psychologicznie troszeczkę i też w jakiś sposób się obrażają, no ale one mają zaplecze sportowe,
Wiesz, to jest zupełnie inny kierunek. A w momencie, kiedy się obrażają Grażyna spod Żabki, bo sprzedała swoje majtki czy coś, wiesz, z osobą drugą, nie? Wiesz, o co chodzi? To jest, no nie, nie, to nie dla mnie, zupełnie odpadam. 500 tysięcy mi dają, no nie walczę, nie? Nie ma szans, kompletnie. Jakbym patrzył ciągle na pieniądze, to w życiu bym tego nie otworzył, rozumiesz, wiesz, no, robiłbym coś zupełnie coś innego, zarabiałbym pieniądze jakieś większe na czymś innym zupełnie niż na tym, co robimy tutaj, nie? Ja tu chcę obcować z ludźmi, chcę uprawiać sport, chcę, żeby inni uprawiali sport, żeby zobaczyli, że to jest dla wszystkich, że mogą tu trenować dzieci, osoby starsze, że przychodzi do mnie 50-latek, 60-latek i też się tu odnajdzie, przychodzi do mnie dziecko, co ma 7 lat i też coś do siebie znajdzie. I to chcę szerzyć, a nie to, że kurczę, no to tak samo jakbym, nie wiem, jeszcze dalej pociągnę, jakbym na przykład ktoś w Mogilnie był ważny, nie? Ważny. Sprzedał się w internecie, bo nie wiem, kurczę, co jeszcze jest, jakiś hit. Bo coś tam, nie? I ja bym go wziął sobie tu do siebie, żeby mi nakręcił fame, żeby mój ten, no nie, no to też nie, to jest nie w tym kierunku, nie? Dobra, nie w tym kierunku. Słuchaj, jeśli byłby ranking najbardziej znanych osób w Mogilnie, na którym miejscu byś był? Ojej, ja nie uważam się za kogoś znanego, jakoś, wiesz, wielce. Ja ci mogę powiedzieć bardzo szczerze, że wydaje mi się, że jesteś gdzieś tam w pierwszej trójce byś był. Że Jurand Lisiecki jestem, to jest Jurand, wiesz, to mój menadżer pierwszy, którego miałem jak się urodziłem, czyli moja mama, która dała mi to imię. To jest, wiesz, to już jest... Pozdrawiamy mamę. No, pozdrawiamy, Hasiu. To jest pierwszy menadżer, który dał mi takie imię. Czyli wiesz, Jurand, jak ktoś usłyszy, to już nie zginie. Mów, wiesz, nie? Wiesz. Albo będzie myślał, jakoś miał dziwnie na imię, wiesz. Do tego dochodzi to, że bije się, nie? No w Mogilnie no mało osób się bije, także wiesz, dochodzi to do tego. Ale czy mało jestem... osób się bije w taki sposób? Tak, w taki sposób, na jakąś tam, na zawodowstwo, czy tam, no właśnie, jeżeli chodzi o sport. O. To jest istotne. To jest istotne, nawet bardzo. Tak. Nie uważam się za jakiegoś tam wielce znaną osobę, albo jakiś tam, wiesz, nie. Nie. Słuchaj, Jurand, ostatnie pytanie. Tak. Już takie całkiem na luzie. Co myślisz o projekcie Kim Jesteś? Bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że dotrzecie do grona wielu osób, które są w stanie coś przekazać od siebie, bo chyba o to schodzi, żeby coś nowego, coś świeżego podać. Tym bardziej, że w Mogilnie mało osób działa w kierunkach promowania tego miasta. Tak więc życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że tych osób będziecie mieć dużo. Wzajemnie. Dziękuję Tobie za rozmowę. Piąteczka. Dzięki wielkie. To był Jurand Lisiecki, a całość Musiel, Mak, Kim Jesteś. Coś więcej dodać. Kłaniamy się. Jurand, dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.